Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam na wideo recenzję zestawu LEGO System 6261. Na początku informacja dla osób, które nie lubią wideo recenzji. W opisie pod filmem macie linki do forum internetowego, na którym po prostu możecie zapoznać się z bogatszą wersją właśnie i bardziej szczegółową tego zestawu, recenzji tego zestawu. Tak więc zaczynajmy. Cofamy się do roku 1992, bowiem wtedy miał właśnie swoją premierę ten zestaw. Tratwa piratów, tak po prostu ją nazwałem po polsku. Przedstawia oczywiście tratwę piracką, rekinę oraz trzech piratów. Poza tym jeszcze mamy tutaj skarb w skrzyni umieszczony. Przed sobą trzymam właściwie instrukcję. Niestety pudełka nie posiadam i tak naprawdę taki okres czasu jest właściwie trudny, żeby oczekiwać posiadanie pudełka. Natomiast instrukcja jest wielokrotnie składana i nawet ona mi się tutaj w kadrze nie mieści, jak widzicie. Łącznie 15 kroków budowy. Jak widać, w każdym kroku nie mamy oczywiście żadnej podpowiedzi, jak to jest w dzisiejszych czasach, jakie elementy dołożyć. Po prostu musimy prześledzić poprzedni krok i dołożyć kolejne elementy. Także tak to wygląda. Ogólnie tego typu instrukcje były normalnie stosowane w tamtych latach. Obecnie o mniejszym formacie po rozłożeniu spotykane są w zestawach promocyjnych, w woreczkach, tak zwanych polybag. Oczywiście budowę rozpoczynamy od złożenia figurek oraz rekina. Przejdziemy właśnie zatem do tychże postaci. Może zaczniemy od rekina. Rekin to jest element doskonale znany od bardzo, bardzo dawna właśnie stosowany przez LEGO. Do dziś nie został wyparty przez nową konstrukcję i nadal jest dodawany jako właśnie element w dzisiejszych zestawach. Może jednak jedynie zmieniła się jego kolorystyka, ale jego wygląd nadal pozostał ten sam. Oczywiście rekin ma otwieraną tutaj paszczę. Szczęki rekina są tutaj takie ponacinane jakby ząbki, jak widać. No i wewnątrz pewnie zmieściłyby się jakieś drobne elementy LEGO. Z tym na pewno nie byłoby problemów. Następną kwestią są figurki. Otrzymujemy w tym zestawie kapitana i może od niego zaczniemy. Kapitan został podwójnie poszkodowany, bowiem nie posiada na twarzy już tutaj oka. Ma je zasłonięte. Natomiast jest tutaj rudy zarost, ruda grzywa, rude wąsisko, a z drugiej strony też nie posiada jednej dłoni, tylko już tutaj hak mu dano. W drugiej dzierży natomiast pistolet. Jeśli chodzi o czapkę, tutaj charakterystyczna dla tej rangi, czyli właśnie dla kapitana, a na niej znajduje się nadruk czaszki ze skrzyżowanymi dwoma kośćmi. Tors, tutaj powiedziałbym, że przedstawia ponaddzieraną czerwoną koszulę. Na niej dwa pasy, jeden przechodząc na skos, drugi już tutaj przy nóżkach. No i za jednym z nich jest też dodatkowo nadrukowany nóż, jak widać. Nóżki czarne, bez jakichkolwiek ozdobników. Tył figurki oczywiście tutaj nic ciekawego nie uświadczymy. W tamtych czasach ewenementem była zadrukowana kolorem główka. I kolejni dwóch piratów to właściwie podwładni, że tak to ujmę, naszego kapitana, sługusy. Mają identyczne torsy, identyczne pod względem tutaj wzoru na druku, natomiast różnią się kolorystycznie. Jeden ma koszulę biało-czerwoną, drugi biało-niebieską. Obaj mają pasek
pomarańczowy ze złotą klamrą. Obaj mają również identyczne główki, czarny zarost, czarna grzywa, czarne wąsisko. Jeden ma tutaj takie nakrycie głowy, drugi takie. No i ta postać po lewej stronie już w boju, powiedzmy, utraciła swoją prawą nogę i została zastąpiona ona drewnianą protezą. Ujmijmy to w ten sposób. Jeden z nich ma znów pistolet, drugi natomiast otrzymał szablę. Tył figury oczywiście również nie posiada żadnych nadruków. No i pora przejść do naszej głównej konstrukcji, czyli do właśnie tratwy piratów. Ona również jest dosyć wysoka i też nie mieści mi się w całości w kadrze. Ale może zacznijmy od samego dołu. Na czym jest tutaj oparta ta konstrukcja? Jak tratwa, no to tutaj są na samym dole beczki. Po jednej, jak i po drugiej stronie się one znajdują. Wiadomo, na beczkach powinno się coś tam unosić właśnie na wodzie. No i tutaj taki zamysł był konstruktora tej właśnie tratwy, tego zestawu. Z tyłu oczywiście mamy wiosło czerwone, regulowane. Przód w ten sposób wygląda. Na samym pokładzie mamy dodatkową szablę, tutaj umieszczoną w tym miejscu. Także gdyby ten jeden pirat bez broni palnej poczuł się poszkodowany, także może sobie w drugą dłoń włożyć jeszcze jedną szablę i mieć, powiedzmy, większe szanse na przeżycie. No i oczywiście skrzynia ze skarbem. Może Wam ją pokażę. Skrzynia ze skarbem. Wewnątrz znajdują się oczywiście monety złote. I są one, jest ich cztery. O. I każda z nich ma swój nominał po jednej stronie. Jest to 10, 20, 30 oraz 40. A po drugiej, jak widzicie, tutaj jest wybite logo, oczywiście Lego. Tak to się przedstawia. No i dalej, konstrukcja. W górę tutaj są takie charakterystyczne drabinki. W środku właśnie ten maszt, który trzyma całą konstrukcję, jak i tutaj ten element, który trzyma żagiel. I na samej górze, na szczycie, flaga oczywiście skierowana z wiatrem. Tutaj wiatr wieje nam w żagle, także flaga musi iść w tamtą stronę. Na fladze oczywiście nadruk, w zestawie nie ma absolutnie żadnych naklejek. Flaga jest zadrukowana dwustronnie, oczywiście. No i najciekawsza rzecz i właściwie unikatowa dla tego zestawu. Chodzi oczywiście o żagiel. Ten żagiel, jego kształt występuje w dwóch zestawach, jak znalazłem informację w internecie. W tym zestawie oraz w zestawie 6057, z tym, że tam został wykonany zupełnie inny nadruk. No oczywiście tutaj mamy do czynienia z piratami, także musimy mieć tutaj czaszkę i dwie kości. Nadruk jest dosyć duży, bardzo fajny, wyraźny. Żagiel mimo upływu tylu lat od 92 roku nadal trzyma się bardzo dobrze. No jest to też oczywiście efektem dbania pewnie o ten żagiel, jak o unikat po prostu. No i oczywiście tutaj jeszcze na dole żagla mamy dwie, właściwie no jedną linkę, ale przeplot przechodzi przez te dwa punkty. Tego właściwie dzisiaj w dzisiejszych zestawach brakuje, jeśli chodzi o reedycję zestawów pirackich. Całkowicie zapomniano o linowaniu okrętów, czy też w ogóle o żaglach z materiałów. Występowały one w sporo większych, bardzo dużych zestawach i no, droższych, jednoznacznie to trzeba powiedzieć, że droższych zestawach. W tych tańszych zestawach, jeśli chodzi o namioty mniejsze, bądź jakieś tam namioty indiańskie, no już
te elementy zostały wyparte przez plastik po prostu. Okazuje się, że plastik jest tańszy, łatwiejszy chyba w produkcji. Mnie jednak właśnie brakuje tych żagli z materiału, które jednak swój urok i klimat mają. Także ten element unikatowy dla tego zestawu, niespotykany nigdzie indziej, biały kruk po prostu. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi tutaj o ten zestaw. Podsumowując, dla mnie zestaw sentymentalny, bowiem pierwszy piracki zestaw, jak byłem dzieckiem, pierwszy i właściwie jedyny, to trzeba powiedzieć, ale jednak właśnie chyba dlatego darzę ten zestaw tak wielkim sentymentem. Moim zdaniem najlepsza konstrukcja, jeśli chodzi o tratwę piratów, i nic tej konstrukcji do tej pory nie przebije. Oczywiście teraz dostrzegam minusy i właściwie jednym największym minusem dla tego zestawu, jeśli tutaj dziecko miałoby się nim bawić, no to jest na pewno to, że na dywanie ten zestaw będzie nam haczył po prostu. Nie ma tutaj żadnych klocków, które by polepszały poślizg tej konstrukcji właśnie na dywanie. No, przydałyby się tutaj chociażby cztery takie elementy, jak w łodziach, powiedzmy, z tamtych lat. No tutaj o tym niestety zapomniano. Zestaw niby zawiera małą liczbę części, bo tylko 78, ale przyznacie, że jak na tak skromną ilość jest naprawdę fajnie wykonany i jest moim zdaniem imponującą konstrukcją. To wszystko z mojej strony w tej wideo recenzji. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.